Witajcie! Oglądając mój program, zauważyliście pewnie, zawsze staram się być miły i mówić o filmach raczej dobrze. I to nawet o takich, o których inni mówią źle. No ale są też filmy, które mnie zawiodły i o nich także czasem chciałbym opowiedzieć. A właśnie takim filmem jest Boxer. Boxer! Ej, no to jest! Powiedziałem Boxer! Muszę w takim razie sam coś wymyślić. Jest to telewizyjna produkcja TVN-u, wydana w cyklu Prawdziwe Historie i oparta na biografii znanego sportowca Przemysława Salety. Jeśli mam być szczery, to było dla mnie ciekawe. Mówię poważnie, spójrzmy zresztą na opis tego filmu. Przemek już jako młody chłopak marzy o tytule mistrza świata w kickboxingu. Trenować zaczyna jednak w dość późnym wieku, dlatego niewielu daje mu szansę na karierę sportową. Mimo to jest skłonny do każdych poświęceń, żeby osiągnąć cel. Wielka determinacja oraz wiara w swoje możliwości sprawiają, że podporządkowuje całe życie reżimowi ćwiczeń, pod okiem oddanego mu bezgranicznie trenera. Czas pokazuje, że jego upór się opłaca. Moim zdaniem to brzmi fajnie. Poważnie, ja naprawdę lubię sportowe filmy, na przykład Rockiego. Co się w takim razie stało? Obejrzyjmy film i prześledźmy kolejno etapy mojego rozczarowania. Ej, dobra, weźmy to, przyspieszmy! To ma być początek? Kurde, no przecież gdyby nie napisy, to naprawdę uznałbym za czemu ten film w złym momencie. A co mamy dalej? Przemek wyjdzie z tego, słyszysz? Jeszcze dalej, już po scenach w szpitalu! Kiedy przebrnęliśmy już przez ten dziwaczny wstęp, wreszcie oglądamy Przemka podczas treningu. I jak się okazuje, trener Wąski ma dla niego ważną informację. Mamy to. Walczą mistrzostwo świata? Muszę o to zapytać raz jeszcze. Czy to na pewno jest początek? A gdzie to wszystko z opisu? No wiecie, rozpoczęcie treningów, negactwo otoczenia, dążenie do celu... Nie ma? Już od razu mistrzostwo? Czy twórcy filmu uznali, skoro daliśmy to w opisie, to już będą wiedzieli o co chodzi? W filmie możemy to przeskoczyć? Ej, kurde. Oglądajmy dalej. Jak sądzę, żona Przemka ma termin porodu w dniu jego walki o Mistrzostwo Świata. Trenerze, mamy wtedy termin, może moglibyśmy to jakoś przełożyć. A jak było naprawdę? Oczywiście żadnego z terminów nie można przełożyć, dlatego pojawia się drobny konflikt interesów. Ale młodzi małżonkowie jakoś to sobie wyjaśniają i w końcu nadchodzi wielki dzień. Przy okazji, w scenie gali kickbokserskiej, twórcy stosują pewien zabieg, przez który chcą nam pokazać, że akcja filmu dzieje się w prawdziwym świecie. Tyle, że dość nieskutecznie, bo w prawdziwym świecie Jerzy Kulej i Janusz Pindera nie komentują kickboxingu. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Oczywiście udział tych panów jest bardzo sympatyczny, tak samo jak na przykład Michael Buffer w szóstej części Rockiego. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Chodzi mi tylko o to, że takie zabiegi powinny być robione dobrze. Przecież to ostatnia walka Przemka w kickboxingu. Za chwilę przejdzie do boksu i tam można by śmiało pokazywać panów Kuleja, Pinderę, o, czy na przykład Andrzeja Kostyrę, jego kultowe teksty. Żadnych na się pokazano ich już teraz. Nie rozumiem. Kiedy zawodnicy wychodzą na ring, nazwisko głównego bohatera zostaje dość sprytnie ukryte. Czerwonym na rozniku! Mistrz Europy! Przemysław! Pani Ewa, bardzo proszę. Potem nareszcie rozpoczyna się scena walki. Nie jest to może najlepsza scena, jaką widziałem i trochę przesadzona z dramaturgią, ale jak na ten film uznajmy, że całkiem niezła.
Przemek ostatecznie wygrywa i dostaje ciekawą propozycję zawodową. Gary Mikalski, American Professional Boxing Association. Patrzcie, jak ja jestem stereotypowy talent manager bokserski z Chicago. Gdzie ci tylko raz dostajesz taki szansę. Trust me. W tym kontekście to oznacza nie ufaj mi. Przemek nie daje pozytywnej odpowiedzi Michalskiemu, ale bierze do niego kontakt, a potem idzie odwiedzić żonę w szpitalu. Mika. Ej, to jest! Znowu postanowi coś przeskoczyć? Tym razem ma jakieś 13 lat? I co, panie doktorze? Nie znaleźliśmy źródła krwawienia. No dobrze, ale co to znaczy? Proszę pani, to znaczy tylko to, że wciąż nie znamy przyczyny wstrząsu. Hej! Kim ulicza jest ta kobieta? O co tu w ogóle chodzi? Proszę pana, przepraszam, to pańska córka? Po tych całkowicie wyrywanych z kontekstu scenach szpitalnych oglądamy życie rodzinne Przemka, dalsze treningi u Wąskiego i różne problemy w tych dziedzinach. Aż w końcu Przemek postanawia skorzystać z oferty Michalskiego i wyrusza z nim do Stanów. No dobrze, przebrnęliśmy już przez ten nieco rozwlekły wstęp do filmu, a teraz zacznie się prawdziwy męski sport. Zwycięstwa, nokauty! Oj, będzie się działo. I to już wszystko? Ej, a gdzie Vox? Halo? W ogóle jeszcze zamierzacie pokazać Przemka, czy ten film nagle stał się opowieścią o jego żonie i córce? A do niego będziecie tylko dzwonić. Jednak znowu widzimy Przemka, kiedy żona i córka przyjeżdżają do niego na święta Bożego Narodzenia. I przy okazji jak zwykle namawiają go do powrotu do domu, a on cały czas tłumaczy się, że jeszcze nie może wrócić, bo ma tutaj obowiązki sportowe. Ej, to on poszedł popływać w ubraniu? Tracimy go. To znowu te cholerne przewidki ze szpitala! Nicole? Po chwili znów wracamy do właściwego czasu akcji i dowiadujemy się, że Nicole zachorowała. Gdy ta informacja dociera do Przemka, chce on jak najszybciej wrócić do Polski, przez co kłóci się ze swoim menadżerem. Jeżeli teraz przestaniesz trenować, jesteś skreślony. Na samym dnie czarnej dupy! Fuck! Get the fuck out! Get the fuck out! Get the fuck out! Out! Szacun ziom, jesteś kozak. Jednak chwilę później panowie dochodzą do porozumienia i Przemek znów zaczyna trenować. One Mississippi. Co? Two Mississippi. Three Mississippi. O co chodzi? Four Mississippi. Five Mississippi. Six Mississippi. Seven Mississippi. Eight Mississippi. Nine Mississippi. Pytam poważnie, czemu on tak dziwnie liczy? One, two, three, four, five, six, seven. One, two. A teraz nagle zaczął normalnie? Ech. Nieważne. Co mamy dalej? O tak, walka o Mistrzostwo Europy. Największy bokserski sukces Przemysława Salety. Przy okazji tej sceny mam drobny quiz. Zawiera tylko jedno pytanie. Brzmi ono tak. Kiedy przed walką bokserską grane są hymny państw, które reprezentują zawodnicy? A. Gdy obaj zawodnicy są już na ringu. Czy B. Gdy zawodnicy wchodzą na ring. Uwaga. 3. 2. 1. Koniec czasu. Jeśli zasugerowaliście się filmem i obstawiliście odpowiedź B,
Jesteście równie niemądrzy jak jego twórcy. No ale nieważne, oglądajmy walkę. Teraz nie dane jest nam na to zbytnio popatrzeć, dowiadujemy się, że Przemek wygrał i chyba najwyraźniej zapomniał o córce, bo udał się na jakiś bankiet. Give me Tyson or Gota, now I want to kick their ass! We can't make any money on Golota. He fights only for 10 seconds and then... A to akurat dość skuteczny sposób pokazania, że akcja filmu dzieje się w prawdziwym świecie. Żarty z jednego z naszych najlepszych w historii bokserów, i przekonanie, że właściwie wszystkie walki miał takie jak z Cytryną Brewsterem. Podczas przyjęcia Przemek daje kolejny dowód na to, że zapomniał o córce i o żonie, bo wypatruje jakąś kobietę i zaczynają zagadywać. Swoją drogą to ta sama, która była w tej scenie w szpitalu trochę wcześniej. Czy może raczej później, czy kiedyś tam. Dzwonili do mnie z Polish Television. To nie jest to, o czym myślę. Chcą, żebyś się ślizgał. Co? Ja nie. Przy okazji, jak to było naprawdę? Swoją drogą tak się zastanawiałem, dlaczego wspomnieli akurat ten program, a nie TVN-owski Taniec z Gwiazdami, skoro to film TVN-u. Ale uznałem, że tak właściwie nie ma to dla mnie znaczenia. Przemek wraca do kraju w chwale Mistrza Europy, ale jak się okazuje, żona nie chce mieć już z nim nic wspólnego. Nie rozumiem. Jesteśmy dorośli. Nie ma sensu ten. A niedługo później Nicole trafia do szpitala. Kojarzy pani jakieś nazwy lekarz, który kiedyś był pani mąż? No my już od dawna nie mieszkamy razem. Wiem, ale to mogą być lekarstwa sprzed paru lat. Coś na spalanie tkanki tłuszczowej. A pytał pani jego narzeczoną? Ej, jak to narzeczoną? Kiedy on się zdążył rozwieść, ponownie zaręczyć? To znowu przeskok czasowy do scen w szpitalu! Czy tak ciężko jest opowiedzieć jakąś historię od początku do końca z wszystkimi scenami po kolei? Kurde! Ej, to jemu to się tylko śniło, że wygrał? Don't worry, don't worry. Everything will be okay. Look into the night. Po dłuższym zastanowieniu dochodzę do wniosku, że to już kolejna walka, ta kiedy utracił pas mistrz Europy. Ale dlaczego w takim razie ludzie na widowni krzyczą Luan? Przecież Luan był w poprzedniej walce. Spójrzcie i posłuchajcie uważnie. Co będziemy mieli mistrza Europy? Trudno powiedzieć, ale wszystko na to wskazuje, że jest na to ogromna szansa. Luan jest coraz słabszy, słania się na nogach, kładzie się na linach. A dokładnie to było tak. Może po prostu zabrakło im już funduszy na aktora do roli kolejnego przeciwnika. No dobrze, przynajmniej nie będziemy już oglądali tego kretyna. Po utracie pasa mistrzowskiego, rozstaniu z żoną i z menadżerem, Przemek zaczął bywać na dziwnych imprezach z dziwnymi ludźmi. Ej, czy ja dobrze widziałem? Przemek! Co ty tam robisz? Uciekaj! Szybko! Szybko! Zanim bardziej upodlą cię tym filmem! Przepraszam, ale muszę zadać to pytanie. Tak. Jak się układają twoje kontakty z byłą żoną? Dorota Wellman w roli samej siebie! Zachowujesz się teraz trochę jak Paweł DeLong w marnych komediach romantycznych. Nie wiem, jak się zachowuje Paweł DeLong w marnych komediach romantycznych, bo na takie nie chodzimy. Moja kochana lubi oglądać Pedro Almodovara. Czy dziewczyna Przemka właśnie przeszła jakąś transformację między ujęciami? Natomiast nasza znajomość dość dziwnie się rozpoczęła i wracałem pociągiem z Krakowa do Warszawy. Co tu się dzieje? Nikogo w moim życiu nie kocham tak jak Marty. Okej, teraz nareszcie zrozumiałem, że ta scena miała pokazać Przemka jako niepoprawnego playboya. Ale to i tak było głupie! Hi, this is Gary Mikowski. Please leave me a message. I'll get back to you as soon as possible. Gary, ostatni raz nagrywam się na tę pieprzoną sekretarkę, rozumiesz? Odzwoń. Nie wierzę w to, co widzę. Czy naprawdę nie mieliście pokazania czegokolwiek ciekawszego?
Na przykład tego, że w tym samym roku Przemysław Saleta miał swój debiut w formule MMA. Wprawdzie niezbyt udany. Niestety, nie jest to najlepsza walka. Musi wstać. Wstawać musi. Do tyłu. Ale to jednak element jego kariery sportowej. Dortmund? Dortmund Kasia. No proszę, i znowu ona. Cóż za niesamowity zbieg okoliczności. Co ty tutaj robisz? Pracuję. Ja też. Stary, nie chcę cię martwić, a i tak ci odbije ten koleś. A może to nie ta... Nie wiem, pogubiłem się już w tych twoich kobietach. Dzisiaj mamy finał, może wygra. Tak naprawdę zajął 5. miejsce, ale to tylko szczegół. Nie byli w tej samej edycji, ale to też tylko szczegół. Moje życie jest tak strasznie złe! Mam ciężko chorą córkę! Straciłem pas mistrza Europy! Ale przede wszystkim nie wygrałem programu telewizji polskiej! Jak się okazuje, Przemek przypętał się do sali Wąskiego. Co to jest, panie trenerze? Kiedyś to był bokser. Ostatecznie Przemek pogodził się z trenerem i wznowił treningi. Będziesz walczył o mistrzostwo świata. Znowu! Dzieje się, że jestem w formie, się pojawiły suki synu? Tak naprawdę to, co dzieje się później, można już powiedzieć stosunkowo krótko. Gary obiecuje Przemkowi złote góry, ale ten czyta w gazecie artykuł o swojej żonie i córce, przez co rezygnuje z kariery i postanawia oddać Nicole swoją nerkę. W związku z czym dochodzimy do momentu, kiedy sceny szpitalne stają się właściwym czasem akcji. Gary próbuje jeszcze coś tam działać, ale zostaje przegoniony przez Ewę. Chociaż okazuje się, że zostawił jeszcze jakąś karteczkę, dzięki której lekarze wiedzą, co dolega Przemkowi i mogą go ratować. Muszę zadać podobne pytanie do tego zadawanego dwukrotnie na początku. Czy to ma być koniec? Taki nijaki? Ej, no ludzie! Dajcie spokój! Przecież Saleta wrócił potem do formy! Wygrał jeszcze nawet dwie walki! Coś tam mówi do Neymana! Neyman powoli odpływa! Odpływa! Gdzie jest to? No uparł się widocznie Neyman, to jest jego plan na tą walkę. Teraz przyjął bardzo mocny prawy lewy sierpniowy Marcin Neyman! A wy kończycie w takim momencie? Zresztą wszystko mi już jedno. Najważniejsze, że film się skończył, bo oglądanie go było dla mnie bardzo ciężkim przeżyciem. Okej, może trochę przesadzałem w tej recenzji i rzeczywiście kilka razy przyczepiłem się do zbytnich szczegółów, ale nie będę ukrywał, ten film naprawdę mnie wkurzył. I jakbym na niego nie patrzył, nadal uważam go za zły. Dlatego osobiście gorąco go wam nie polecam. A teraz muszę obejrzeć coś na odstresowanie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.